I żeby eksportować sprzęt, który wspólnie opracowaliśmy za nasze, również pieniądze zainwestowane, to musimy się innych pytać, czy możemy. Jeżeli się ma myśliwiec stealth, którego się boimy użyć w pobliżu obrony przeciwlotniczej przeciwnika, no to to takie jest dość dyskusyjny stealth. Mm. Nie jest czołg saperski w takim klasycznym rozumieniu, do jakiego przywykliśmy w Polsce. Rosjanie bardzo y, bogato y, wystawili swoją ofertę między innymi kuszą klientów eksportowych samolotem tak zwanej piątej generacji Su-57. Już zaczęły się pojawiać kontrowersje, dlaczego kupujemy M1150, a nie opracowaliśmy samodzielnie pojazdu tej klasy. Znów jest sytuacja, że Brytyjczycy mieli potencjalnego klienta na Eurofightera w postaci Turcji i znów Niemcy zablokowali tą sprzedaż. Witamy Państwa w przeglądzie tygodnia. Dzisiaj przygotowaliśmy dla Państwa trzy tematy techniczne. Rosjanie z nadziejami na sprzedaż samolotów nowej generacji na świat, na rynkach eksportowych. Polska z kolei zamawia czołgi inżynieryjne na bazie M1 Abrams, a także znów pojawia się wątek myśliwców Eurofighter które tym razem miały być sprzedane Turcji. Czy się uda to zrobić? Dowiemy się w dzisiejszej audycji. I wracamy ponownie. Wita się z państwem Maciej Szopa i Damian Radka. Zacznijmy może od tematu, który ja akurat opisywałem. Rosyjskie myśliwce czekają na klientów. Trwają targi lotnicze w Dubaju. Na których Rosjanie bardzo e, bogato wystawili swoją ofertę. Między innymi kuszą klientów eksportowych e, samolotem e, tzw. Tak piątej generacji SU-57, a także e, SU-75 jednomiejscowym checkmate. Em. Ale tam pojawiały się także inne konstrukcje, m.in. śmigłowiec K-52, którego pewnie brakuje rosyjskim wojskom w tej chwili na frontach ukraińskich. Nawet pojawiła się taka informacja, że K-52 w ostatnich 7 dniach zniknęły znad linii frontu. Nie wiem, czy to jest potwierdzone. Chyba nie jest to potwierdzona oficjalnie informacja, ale generalnie flota ta może mieć duże problemy. Yy, także IU-76 był zajawiany, yy, to może najpierw, Damiany spytam się ciebie, co na ten temat sądzisz, a potem dodam swój komentarz. Mm, że przede wszystkim to, co się rzuca w oczy, to e, dalsze próby znalezienia chętnych na sfinansowanie programu SU-75. Czasami, choć nie jest to moja specjalizacja i nie leży to w moich zainteresowaniach, a czasami śledzę, co się dzieje w tym świecie lotniczym u Rosjan, no jak się wydaje, jest nawet dosyć duża krytyka konstrukcji Su-75, jaka jest prezentowana w tej formie tej makiety. No więc osobiście myślę, że raczej nie znajdą chętnych na to, żeby sfinansować ten program. 157. 57 powiedzmy, że już chyba bardziej by odpowiadał niektórym klientom, ale tutaj znowu e, pojawia się wiele pytań, na przykład e, z ilu zagranicznych komponentów ten samolot korzysta, tak, czy istnieją rosyjskie zamienniki, e, jak to by wyglądało biorąc pod uwagę sankcje, czyli cały łańcuch dostaw, tak, czy nie jest on przerwany, e, Prędzej już myślę, że jeżeli Rosjanie znajdą klientów na coś, to raczej na maszyny wcześniejszej generacji, te głównie 135, 30 może Su-34. Jeżeli chodzi o śmigłowce, no oczywiście K52 będzie prezentowany, będzie promowany, no jak sam mówisz, śmigłowców tych zaczyna brakować, a myślę, że Rosjanie bardzo chętnie spojrzeliby na zamówienia zagraniczne, dzięki którym nie tylko mogliby oczywiście sfinansować... Produkcję tych śmigłowców na rynki eksportowe, ale także dla własnych sił zbrojnych. Jeżeli potwierdzi się to, że śmigłowce uderzeniowe ogólnie przestały się tak często pojawiać na, nad polem walki, tak jak to miało miejsce wcześniej, no to może na przykład oznaczać nie tylko duże straty, ale przede wszystkim straty bojowe, ale przede wszystkim e, zużycie, zużycie e, braki w częściach zamiennych, e, oszczędzanie maszyn, na wypadek, gdyby faktycznie były bezwzględnie potrzebne, chociaż oczywiście tutaj możemy tylko spekulować. Ja tutaj dodał swój komentarz, troszkę mam inne zdanie niż ty, to znaczy uważam, że jeżeli by się trafił klient na te samoloty, to raczej na tego jednosilnikowego Su-75 przy założeniu, że on w ogóle powstanie, bo on na razie nie istnieje, Rosjanie przedstawili jakąś taką nierealistyczną mapę drogową tego programu, zgodnie z którą w 1927 roku te samoloty miałyby zacząć być produkowane seryjnie. Musieliby w tym celu przeprowadzić lepszy program i sprawniejszy niż Koreańczycy swój program wziwca hmm. KF-21, który był wręcz legendarnie sprawnie prowadzony. Natomiast jedno silnikowi myśliwiec to jest wreszcie przykład tego, że Rosjanie prosi o po rozum do głowy i nie, nie chcą y, produkować tylko drogich, dwusilnikowych, y, mniej ekonomicznych maszyn. 157 y, z kolei niby jest battle proven na Ukrainie, natomiast tak naprawdę nie ma na to dowodów, a nawet jeżeli walczy, to odpala pociski z bardzo dużych odległości. No i jeżeli się ma myśliwiec w którego się boimy użyć w pobliżu obrony przeciwlotniczej przeciwnika, no to to takie jest dość dyskusyjny mm. stealth. Są też zresztą inne przesłanki na temat tej dyskusyjności. No i cóż, Rosjanie na tych targach wydaje mi się, że próbują zakleić rzeczywistość. Oni nadal jeszcze mają drugie miejsce na świecie, jeśli chodzi o eksport broni, ale spadają z tej drabiny, na plecach czują oddech Francji. I chociażby z samolotem Rafal, choć się też z innymi rodzajami uzbrojenia. Ale Rafal odnosi tak spektakularne sukcesy, że to taki jest wyrób francuski flagowy. I to Rafal właśnie wyrzuca z rynków samoloty rosyjskie. Wydaje mi się, że obserwujemy od lat, że, od kilku lat, że już prawie nikt nie kupuje rosyjskich samolotów. Algeria chyba w ostatnim czasie Su-34 zamówiła jedną eskadrę, to było w 2021 roku bodajże, wiosną. No i ewentualnie jakieś pojedyncze sztuki dokupują dotychczasowi klienci typu Kazachstan, ale to są zakupy typu 4 sztuki, kilka sztuk, coś w tym rodzaju. Także Rosja, oczywiście wojna na Ukrainie nie pomogła, bo raz, że sankcje, dwa, że wiele państw nie chce z nimi robić interesów, a trzy, że ich uzbrojenie się jednak skompromitowało, bo to lotnictwo rosyjskie nie poniosło jakichś wielkich strat jeszcze, ale ono jest cały czas z jakiegoś powodu oszczędzane, więc um, być może dlatego, że jest nieskuteczne. Na, na pewno y, takie podejrzenie mają inni. Poza Francuzami oczywiście są inni chętni, którzy chcą zająć miejsce Rosji jako eksporterzy broni. Oczywiście Chiny tu się y, same y, przez się rzucają. Y, Natomiast są też inne państwa, Indie. Myśliwiec Tejas prezentowany w Dubaju był także, oczywiście to jest lekki, tani myśliwiec, więc dla specyficznego klienta. Ale nawet te Zjednoczone Emiraty Arabskie mają grupę Edge, która, która prezentowała polski, na bazie polskiego samolotu Flaris Lar-1 stworzony dron bojowy. I ta grupa arabska rozszerza portfolio swoich produktów. Także Rosjanie, wydaje mi się, że z tymi wszystkimi podmiotami zagranicznymi po prostu nie będą w stanie konkurować i staną się jednym ze średniaków, a nie, a nie rynkowym dominatorem. A. To co? Drugi temat. Tutaj już Damian zaciera ręce. Polska zamówiła w tym tygodniu 25 wozów inżynieryjnych wozów saperskich na bazie Miedenabrams, Abrams, Damianie, piszesz o Tak, e, precyzując, na chwilę obecną trwają formalne przygotowania mm, umowy zakupu, czyli wysłanie letter of request do Stanów Zjednoczonych, oczywiście E, nim dostaniemy odpowiedź zwrotną, no minie kilka miesięcy, Amerykanie muszą. A czy to letter, letter of request na razie? Tak, na razie jest to letter of request. E, poczekamy kilka miesięcy na odpowiedź, która zostanie opublikowana na, na stronie agencji DSCA. E, wtedy też będziemy znali więcej szczegółów. Natomiast to, co wiemy obecnie z komunikatów, jakie przedstawiła Agencja Uzbrojenia, faktycznie chodzi o 25 e, czołgów saperskich M1150 Assault Breacher Vehicle popularnie zwany przez amerykańskie załogi Shredderem. Jest to bardzo potrzebny pojazd w wojsku polskim, ponieważ nie dysponujemy obecnie pojazdem tego typu. W zasadzie trzeba by też wyjaśnić... tej klasy. Tej klasy, trzeba by wyjaśnić czym jest ten pojazd. To nie jest czołg saperski w takim klasycznym rozumieniu, do jakiego przywykliśmy w Polsce. M1150, jakiego um, anglojęzyczna nazwa wskazuje, czyli Assault Breacher Vehicle, to jest szturmowy pojazd do tworzenia bezpiecznych przejść w polach minowych i w umocnieniach polowych przeciwnika. Czyli to co Ukraińcy teraz najbardziej? Tak, chcieli. E, różni się on od pojazdów projektowanych na przykład w Europie, takich jak choćby niemiecki Pionier Panzer czy Kodiak. Tym, że M1150 jest ciężej opancerzony. On ma opancerzenie mniej więcej na poziomie czołgu, mniej więcej, bo, bo tak naprawdę do końca nie wiemy, ale jest to mimo wszystko pojazd dobrze opancerzony i posiada wyposażenie służące właśnie do tworzenia przejść w umocnieniach przeciwnika, czyli przede wszystkim różne zestawy lemieszy, pługów przeciwminowych, trałów przeciwminowych, tego typu wyposażenia. Dodatkowo, oczywiście do samoobrony posiada stanowisko karabinu maszynowego, ale do tego jeszcze ma dwie wyrzutnie ładunków wydłużonych M58 Miklik. Czyli może za ich pomocą tworzyć przejścia zarówno w polach minowych, ale ładunki wydłużone mogą też służyć do niszczenia w miarę bezpiecznej odległości, w miarę, bo to oczywiście trzeba dosyć blisko podjechać. Moc polowych na przykład, okopów, no wybuch takiego ładunku wydłużonego na pewno nie byłby zbyt przyjemny dla piechoty chowającej się w okopach czy jakichś e, bunkrach. E, oprócz 25 M1150, na chwilę obecną e, w tym komunikacie, który się pojawił wczoraj, e, nie podano dokładnej liczby, ale zamówione zostaną kolejne e, ciężkie wozy zabezpieczenia technicznego M88A2 Herkules. Oraz mają być zamówione kolejne kontenerowe warsztaty samochodowo-czołgowe. Yy, I tutaj warto zatrzymać się przy tym aspekcie logistycznym tych zamówień sprzętu ciężkiego z USA dłużej, ponieważ tutaj widać, że yy, Agencja Uzbrojenia yy, i ogólnie wojsko, Ministerstwo Obrony bardzo kompleksowo podchodzi do tych zakupów, to znaczy kupowany jest cały pakiet. Oczywiście, można zadać pytanie dlaczego nie zamówiono tego przy pierwszym zamówieniu na czołgi M1. No być może wynikły z tego jakieś powody formalne. Może chciano zredukować cenę kontraktu na czołgi, tak no mimo wszystko to, to będzie nadal kosztowało. A dzięki takiemu rozbiciu na mniejsze kontrakty może się udaje też tą cenę troszeczkę zbić w dół. Jest to na pewno zakup potrzebny. tak? Nie mamy nadal dostatecznej liczby ciężkich wozów zabezpieczenia technicznego. Tak, na dobrą sprawę my obecnie, poza trzema już dostarczonymi M88A2, nie posiadamy ciężkich wozów zabezpieczenia technicznego. O tym warto pamiętać. Te, te na bazie T72, na bazie twardego, to są średniej wielkości, tak? Czy... Tak, znaczy tutaj głównie chodzi o to, że. Yy, czy berge Pancer też? berge Pancer 2 też nie może być uznawany, bo to on jest na podstawie Leoparda 1 yy, Zasadniczym problemem jest masa tych pojazdów. Są za lekkie. Ja wiem, że to może się wydawać yy, niezbyt intuicyjne, tak? No, jak to za lekkie są? Wóz zabezpieczenia technicznego najlepiej, jeżeli jest nawet cięższy troszeczkę od e, innych pojazdów, które ma ewakuować, ponieważ e, zasada jest taka, że lżejszy pojazd nie może holować e, bezpiecznie mhm. pojazdu cięższego. Mhm. E, więc wypadałoby, żeby wóz zabezpieczenia technicznego były e, tak samo ciężkie albo cięższe. Zresztą e, wyposaża się je w balast, nawet tak, żeby je dociążyć jeszcze. E, także Herkulesy to będą na chwilę obecną jedyne pojazdy tej klasy, które będą mogły tak naprawdę wspierać każdy inny pojazd e, w Wojsku Polskim. Tutaj już abstrahując od tego, czy M88A2 można uznać za nowoczesny, czy nie, różne głosy się pojawiają. Jest ja... na bazie Abramsa, czy M60? Nie, e, nie jest na bazie żadnego czołgu. E, mhm. M88A2 jest zaprojektowany pod, od podstaw jako wóz zabezpieczenia technicznego. Amerykanie mają troszeczkę inną koncepcję, to znaczy M88 był projektowany w ten sposób, że skorupa jest unikalna dla tego pojazdu, natomiast może być ona wyposażona w różne podzespoły. Mm -hmm. I tak M88 był zunifikowany na poziomie podzespołów z czołgiem M48. M88A1 był zunifikowany na poziomie podzespołów z czołgiem M60. M88A2 e, jest troszeczkę takim rodzynkiem, bo on nie jest zunifikowany do końca z żadnym z E, M88A3, nad którym trwają prace, e, on już częściowo ma być zunifikowany z Abramsem. Ma mieć na przykład ten sam e, zespół e, przekładni, tak głównie. Co trochę im zajęło, biorąc pod uwagę, że Abrams od końca lat e, 70. W tak, służbie. tylko że to wynika z tego, że mm, no w ogóle M88A2 został tylko dlatego wdrożony, że był tańszą opcją niż produkcja nowego WZT na bazie Abramsa, właśnie. Bo był taki projekt, został opracowany WZT na bazie Abramsa. Armia amerykańska ostatecznie uznała, że modernizacja M88 będzie tańsza i będzie można w ten sposób więcej pojazdów uzyskać. A w tamtym okresie czasu M88A2 yy, no był uznawany za wystarczający, zresztą nadal jest, bo E, czy to jak byłem na MSPO, no byliśmy wszyscy jako redakcja, czy byliśmy e, na targach DCI w Londynie, e, miałem okazję porozmawiać z przedstawicielami B-Systems e, i powiedzieli, że armia amerykańska ostatnio zrobiła dodatkowe testy i badania i wyszło im, że w 90-95% przypadków M88A2 jest nadal wystarczający. I zastanawiają się, czy ograniczyć się tylko do jakiejś płytszej modernizacji A2, czy iść w tego M88A3, który no to już będzie naprawdę poważna modernizacja z silnikiem, co ciekawe, przemysłowym, wysokoprężnym oczywiście. Z cywilnej półki, tak? Z cywilnej półki, ale jako że jest to silnik tak naprawdę do maszyn budowlanych, to jest C32ACERT. On ma nieprawdopodobny moment obrotowy. A trzeba pamiętać o jednym takim ciekawym fakcie, że dla WZT bardziej niż sama moc silnika ważniejszy jest moment obrotowy, bo to on ma wpływ na to, czy ten pojazd jest w stanie dobrze holować yy, no, inne pojazdy. Tak? A trzeba pamiętać jeszcze o jednej rzeczy. Czym jest WZT? Bo my przywykliśmy do takiej koncepcji, że WZT to jednocześnie jest ciągnik pancerny, no i on tam zajmuje się jeszcze naprawami pojazdów pancernych. Tymczasem to nie jest na świecie reguła. Regułą na świecie jest to, że WZT ma być przede wszystkim opancerzonym ciągnikiem ewakuacyjnym. Taka jest, tak, tak jest przyjęte w wielu państwach, nie we wszystkich oczywiście. I myślę, że nie należy się obrażać na, bo to już jest taki ten problem z tym mitycznym sztywnym żurawiem w M88, że on jest taki problematyczny. Myślę, że jak nasi żołnierze do tego przywykną, nauczą się z tego korzystać, to, to potem nikt nie będzie na to w ogóle zwracał uwagi. Natomiast wracając jeszcze do M1150, bo tutaj też oczywiście już zaczęły się pojawiać kontrowersje, dlaczego kupujemy M1150, a nie opracowaliśmy samodzielnie pojazdu tej klasy. No, Pojawia to się tutaj... Wyważanie otwartych drzwi wydaje mi się. E, nawet nie tyle to, y, my technicznie nie jesteśmy w stanie już wykonać takiego pojazdu, bo pierwsze, zasadnicze pytanie, a na jakim nośniku umieścimy cały ten osprzęt? Na archaicznym T-72, który jest już dodatkowo typem schodzącym i od lat nieprodukowanym w Polsce. E, po drugie, M1150, no tak jak już wspominałem, jest pojazdem unikatowym jeżeli chodzi o swoje zdolności, jedyny ekwiwalent, o jakim mogę wspomnieć, który byłby zbliżony z zdolnościami, jak jest lżej opancerzony, to jest fiński Leopard 2R, zbudowany na bazie Leoparda 2A4. E, powstało chyba 6 egzemplarzy. Mhm. No, M na Ukrainie one walczyły. Też. E, Do porównania, M1150 tak. powstało ponad 200. Mhm. To ekonomia skali. To ekonomia skali też. Ale Leopard 2R ma y, tą wadę w, w stosunku do M1150, że jest lżej opancerzony. Y, w każdym razie, my w Polsce oczywiście też posiadamy czołgi saperskie naszej własnej konstrukcji, czyli MID i jego modernizacja MID-M. Maszyna inżynieryjno-drogowa, ale to nie jest taki pojazd jak M1150. Jest lżej opancerzony, nie posiada wyrzutni ładunków wydłużonych, posiada lemierz i posiada także ramię koparki. Jest to bardziej pojazd do tworzenia jakichś tam umocnień, tak, do no, robót inżynieryjnych generalnie, a nie do torowania przejść w polach minowych i umocnień przeciwnika. Przy czym te pojazdy będą się świetnie uzupełniać, bo... Przynajmniej na razie nie ma jeszcze akcesorii do M1150, które by na przykład dodawały w miejsce lemiesza e, czy też pługa przeciwminowego. Mogłyby to dać e, ramię, właśnie koparki. Chociaż z tego co wiem, Australijczycy rozmawiają na ten temat z Amerykanami, żeby wykonać taką modernizację M1150, żeby rozszerzyć jego możliwości. Tak więc być może w przyszłości takie akcesoria do tego pojazdu będzie można dokupić. Także tutaj dla wojska polskiego. To się przekonamy. Dobrze, to przechodzimy do tematu y, ostatniego, znów lotniczego, y, który ukaże się u nas y, w ten weekend. Natomiast y, już trochę o tym pisaliśmy. Y, znów jest sytuacja, że Brytyjczycy y, mieli potencjalnego klienta na Eurofightera y, w postaci Turcji y, y, i znów Niemcy zablokowali. To sprzedaż. To może najpierw zapytam Ciebie, Damian. Co o tym co sądzę? Co o tym sądzisz? <gry> Bo Niemców dość często zdarza się krytykować, ale tu chyba trzeba by ich pochwalić, wydaje mi się. To znaczy i tak, i nie. Um, powiem tak. Biorąc pod uwagę y, polityczną postawę Turcji, okej, okay, można się zgodzić, że faktycznie, no tutaj te naciski na to, żeby ta Turcja y, zaczęła troszeczkę inną politykę prowadzić, są, jakby nie patrzeć, słuszne, tak. To też, tak jak rozmawialiśmy wcześniej na ten temat, no to jest jednak jakaś jedność na to, tak, że wszyscy generalnie... co Nie do... sprzedajemy Turcji myśliwców. Mamy zastrzeżenia do polityki i wyrażamy to głośno. Z drugiej natomiast strony, to znowu pokazuje, że tego typu współpraca przy projektowaniu sprzętu wojskowego, oprócz korzyści, wiesz, ja z tymi korzyściami nie do końca się zgadzam, no niesie także pewne ryzyka, to znaczy yy, mamy tutaj konsorcjum, tak, bo to jest konsorcjum, yy, które produkuje Eurofightery, yy, to są tak Niemcy, Brytyjczycy i Hiszpanie, jeżeli dobrze pamiętam, i jeszcze i Włosi. I teraz tak, yy, każde z tych państw może sobie produkować te Eurofightery, ale żadne z tych państw nie może, będąc de facto producentem, samodzielnie tych Eurofighterów Sprzedawać, tak? Popraw mnie tu, jeżeli się mylę, ale jeżeli w ramach konsorcjum którekolwiek z państw zgłosi weto, to żaden z tych państw nie może sprzedać, tak? Myślę, że tak. No, no więc. Każde z tych państw jest twórcą pewnych unikalnych podzespołów i po prostu może ich nie dostarczyć. Czyli każdy może szachować każdego w tym układzie. To nie jest do końca dobre, bo może to spo... po pierwsze, to buduje Pewno nieufność może powodować konflikty między członkami tego konsorcjum. Po drugie, dajmy na to, hmm, Brytyjczycy chcieliby, żeby ten ich przemysł lotniczy funkcjonował dobrze. Bo to żeby funkcjonował, to musi produkować i sprzedawać. A jeżeli własne siły powietrzne nie będą kupowały tego sprzętu, a wygląda na to, że Eurofighter jakoś tak za specjalnie popularny nie jest, Yy, przynajmniej w ostatnim czasie. No, ostatnio Hiszpania zamówiła 45 sztuk. No, tak. I trwa program niemiecki, kwadryga na 38 sztuk, i to jest wszystko. Tak, ale powiedzmy, że dodatkowe zamówienia eksportowe na pewno pozytywnie wpłynęłyby na kondycję tego przemysłu. No i teraz Brytyjczycy, bez zgody Niemców, nie mogą zadbać o własny przemysł. Znajdując klienta i eksportując ten sprzęt. Także. Powiem tak, ja nie jestem automatycznie nastawiony negatywnie zawsze na y, współpracę międzynarodową, bo często jeżeli to jest dobrze zaprogramowany program, może tak użyję takiego terminu, to może faktycznie przynosić korzyści, tak? ale jednocześnie no, gasiłbym entuzjazm y, ludzi, którzy zawsze są na tak z tego typu programami, no bo diabeł zawsze w szczegółach, tak, no i dobrze. Pójdziemy na współpracę, zaczniemy kooperować w takim programie. Są tego jakieś rezultaty i my chcemy eksportować. I żeby eksportować sprzęt, który wspólnie opracowaliśmy za nasze również pieniądze zainwestowane, to musimy się innych pytać, czy możemy. A niestety rzeczywistość jest inna od jakże wspaniałych idei, tego, że świat jest piękny i cudowny. Rzeczywistość brutalnie to weryfikuje, i prawda jest taka, że każde państwo z osobna gra na siebie, tak naprawdę, zawsze, nawet wśród sojuszników, yy, i zawsze będą jakieś konflikty, bo na przykład Niemcy będą woleli, żeby to ich przemysł głównie zgarnął, czy Francuzi, czy, czy nawet Polska. My też powinniśmy do tego tak podchodzić, że jeżeli chcemy coś sprzedawać, to gr gramy głównie na to, żeby to nasz przemysł jak największe korzyści odnosił. I dlatego ja bardzo ostrożnie podchodzę do wszelkiej maści tego typu programów, bo też historia udowadnia, że niewiele z nich się udało. Większość było, jeżeli niespektak niespektakularnymi, to bardzo dużymi porażkami. Ja tu dodam od siebie, że na przykład Francuzi stworzyli zupełnie niezależnego od innych państw, no chyba, że jakieś może pojedyncze elementy podzespoły, Rafal i ten samolot świetnie się sprzedaje na świecie. Natomiast Niemcy rzeczywiście zablokowali sprzedaż Eurofightera do dwóch państw, czyli wspomnianej Turcji i wcześniej Arabii Saudyjskiej. No, Turcja, Grzechy Turcji polegają na agresywnej polityce no, właściwie wzdłuż wszystkich prawie granic tego państwa także szafowaniem imigrantami. Także niejasnymi do końca, nie do końca akceptowalnymi yy, układami z Rosją. Yy, no, Turcja wypadła z, z programu F35, przez to, że kupiła system S400, przez co mając i S400 35 i F35 mogłaby się nauczyć yy, zwalczać F35 rosyjskim systemem, a taka wiedza łatwo mogłaby przepłynąć do Moskwy. Także Turcy tu sobie zapracowali na, na to, że nikt im w tej chwili nie chce sprzedać samolotów. Zarabią z Arabią Saudyjską sprawa nie jest aż tak oczywista, natomiast tam chodzi bardziej o kwestie praw człowieka. No pamiętajmy, że to jest kraj, gdzie na stadionach piłkarskich publicznie się ludziom niekiedy głowy ścina, więc, więc to są tego rodzaju sprawy, a konkretnie w sprawie Eurofightera zakaz był wprowadzony z powodu zabójstwa dziennikarza y, hmm. saudyjskiego y, na terenie y, saudyjskiej y, placówki dyplomatycznej. Także y, z drugiej strony no, trudno oczekiwać, żeby Arabia Saudyjska dokonała jakiejś agresji przy pomocy dodatkowych eurofighterów. To jest raczej państwo y, wspierane przez Zachód, y, głównie przez Stany Zjednoczone y, w kontekście irańskim. Więc tutaj może Ci Niemcy mogliby być bardziej m, trochę liberalni. To wszystko, co dzisiaj dla Państwa przygotowaliśmy. Żegna się z Państwem Maciej Szopa. I Damian Radka. Zapraszamy na kolejny odcinek.